Siema, siema, telewidzu! Witam, dzień dobry! Witam Ciebie w tym odcinku specjalnym, który mam tutaj z Juleczką. Wiecie, dlaczego jest odcinek specjalny? Przecież nie przez moją obecność, jestem tutaj cały czas. Dlatego, że nagrywamy go z psiarni. Tymczasowo Adam i Ewa z kanału Naruczek i Psycholożka, to brzmi jakby mieli jeden kanał, zdeponowali u nas swojego Waldka. I Waldek jest cudowny, ale jest zwierzyniec. Byliśmy przyzwyczajeni do posiadania jednego psa, jak mamy dwa, to nagle nie wiemy co robić, trochę się boimy. Tak czy siak, witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku, możecie sobie go przypomnieć, wspominałem o tym, że przypadkiem trafiłem na odcinek z Natsu. Moi drodzy, to jest odcinek z Natsu, dlatego wyzwałem też backup twój. Bo Waldoś tutaj wchodzi z penisem wołowym. Moi drodzy, Without Further Ado, szkoła, odcinek, ponownie 213, Natsu Edition. Ta druga część. Ta druga ta, część. Ta lepsza część. Let's go. Marcin Kosiński z licealnej klasy trzeciej C jest lubiany w szkole, bo zawsze chętnie słucha o kłopotach innych uczniów i potrafi znaleźć dobre rozwiązania. Chłopak założył internetowy blog z poradami sercowymi, który cieszy się dużą popularnością. Na razie jednak utrzymuje to w tajemnicy. Miałaś takiego ziomeczka w szkole, który tak wysłuchiwał każdego i próbował mu jakoś pomóc, ale to było bardzo nieudolne, bo sam nie wiedział co robi? Tak, ja byłam tą osobą. Miałaś swój blog sekretny? Nie. Miałaś swój sekretny kanał na YouTubie? The Little Pet Shop? Tak, tak, tak. Ale nie, no ten mój jakby taki największy pik tego, że słuchałam wszystkich jakichś smutków każdego, co był w liceum, mam wrażenie. Już wtedy nie było pet shopów kontynuowanych. I see. Marcin, naprawdę ci dziękuję za tę radę, jesteś genialny. Nie ma za co, no od tego się ma przyjaciół. A poza tym sama byś na to wpadła, tylko wiesz, czasem potrzeba dystansu. Dobrze jest jak, nie wiem, związek dwojga ludzi, no zobaczy ktoś z zewnątrz. Niby tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że ty masz do tego jakiś dar. Warunki są ekstremalne. Ewa, Adam, tak się to u was normalnie odbywa, że to nagrywacie i nagle pies przychodzi do mnie. Co, wydaje mi się, że ty masz do tego jakiś dar. On ma po prostu, wiesz, odruch warunkowy na te słowa. On ma odruch warunkowy na paradokument, wiesz. Adam sobie nagrywa tam to swoje ciumka i loczki, włącza tam pierwsze, wiesz, te trudne sprawy. I założyć jakąś działalność gospodarczą, bloga, forum, cokolwiek. Serio, nadajesz się do tego, wyjdź ze swoimi poradami do ludzi. A jak on ma działalność gospodarczą z poradami matrymonialnymi? Jest takie coś? Ludzie to robią za pieniądze? Jakoś w ramach firmy? No nie wiem, jacyś ci coachowie podrywu na przykład. Albo w sumie te wszystkie, wiesz, gazety, które miały tam. Jest tutaj taki Tomek i on mi się podoba. Problem jest taki, że jest żółwiem, co mam robić? No, słuchaj, to zależy w jaki sposób do niego podejdziesz. Jezus Maria. Bo ja właściwie dwa tygodnie temu założyłem coś takiego. Żartujesz. Zresztą znowu ktoś napisał, zobacz, to blog. O wow, ile ludzi tutaj wchodzi. Ej, to słuchaj, podaj mi link do tego, ja to wrzucę na Facebooka. Nie, wiesz co, ja się nie podpisuję, no, robię to anonimowo i nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, że to ja. No ale czekaj, w czym ty masz problem? Jesteś w tym świetny, masa ludzi do ciebie pisze, po prostu podaj mi link, ja to opublikuję i tyle. Ale w sumie to dlaczego on się wstydzi tego bloga? Też do kogo on jest skierowany? No. Bo jeśli jest skierowany dla ogółu, no to szansa, że ktoś z tej szkoły to namierzy, nie jest jakaś mega duża, mi się wydaje. Jak wrzuci na swojego Facebooka, a to wszyscy tak są ze sobą w znajomych, to no będzie to tak, wiadomo. To tak. Ale on może, wiesz, ja to rozumiem, ja robiłam kanał z pet shopami, okay. Też o tym nikt nie wiedział. Może porady związkowe, mieć coś swojego też. Porady związkowe, pet shopy, co jest bardziej cringe. Chyba te porady związkowe. Cześć. Dzięki jeszcze raz. Nie ma za co. Marcin jest zadowolony z tego, że kolejny raz pomógł komuś rozwiązać problem miłosny. Jego dziewczyna Ewa... Jest i ona! Jest o niego bardzo zazdrosna i nie lubi, kiedy Marcin rozmawia z innymi koleżankami. Nie, wyglądasz jak $1 000 000, ale naprawdę muszę lecieć. To... Ale nie tak szybko. Chodź no tutaj. Ale... Ej, czapla. O co chodzi? O czym gadałeś z moim chłopakiem? Ja, na tutaj wygląda jak taka, wiesz, groźna tak, bardzo. Tak, ale ona jest w ogóle taka savage zawsze. Ewka, daj spokój. O moich sprawach i nic ci do tego. To powiem ci tyle. O twoich sprawach rozmawiaj z twoim chłopakiem, a od Marcina trzymaj się z daleka, okej? Okay? Proszę cię, przestań. Marcin, spoko, przecież wszyscy znamy Ewcie i jej numery. Wszyscy znamy Ewcie i jej numery. No, Ewa Karasiewicz. Sorry. Spoko. Możesz już iść. No teraz muszę, pa. Boss masz bitch. Pozwolenie. A to jest boss bitch. Tak, teraz możesz się oddalić. Co sądzisz o tym, że ona aż ona tak steruje tym chłopakiem swoim, że jakby wiesz, ona zabrania mu rozmawiać z koleżankami i jest like, teraz idziesz ze mną, teraz możesz odejść. Może ja powinnam mieć tę moc. Nie.
Mój Marcin jest wspaniały. Jaki to jest rok produkcji? Nie wiem. Kilka lat temu. 16. 15, 16, 17. No, widać po brwiach. Po brwiach można bardzo dużo wnieść na temat jakby czasu, w którym jakieś zdarzenie się dzieje. Wiesz, kiedyś archeologowie po jakichś tam słojach drzewnych określali, jak wiesz, jakieś cudawianki. Po brwiach. Zawsze po brwiach. Wszystkie laski chciałyby mi go odebrać, ale ja na to nie pozwolę. To jest mój macho i wszystkim wara od niego, bo zabiję. Ja myślę, że określenie kogoś mój macho też jest bardzo takim... Nie, to się nie wzięło z 2016 roku. To mi się wzięło, wydaje się, mi się, że z jakiegoś spotkania starych babci na nie, bingo. Z PRL-u jakiegoś tam może. To naprawdę fajnie, że Marcin założył tego bloga z poradami. Jest w tym naprawdę niezły. No ale jak to mówią, szef bez butów chodzi, bo sam związał się z popisową kretynką. Popisowa kretynka. Może to jest taka jego forma autoterapii, no bo on jest związany z tą Ewą Karasiewicz. I on nie może odejść, bo się boi! No, więc manifestuje to na innych ludzi, że daje im porady, bo jest tak, no tutaj twoja kobieta za bardzo się tobą rządzi, nie ma problemu, ale to, odejść to, od niej. Tylko więcej nas łączy. Ja na przykład w liceum nigdy nie miałam chłopaka, a wszystkim dawałam rady związkowe. I one działały! Ale to ty miałaś lepiej niż on, bo on ma Ewę Karasiewicz. Marcin jest kapitanem szkolnej drużyny piłkarskiej. Dzisiaj przez to, że pomagał koleżance w jej kłopotach sercowych, spóźnił się na trening. Teraz to ja muszę jej zgłosić składy do pana dyrektora i ustalić z nim wyjazd. Więc ogarnijcie to szybko, przebierzcie się, a potem pogadamy, dobra? Jasne, jasne. Dziś, co? Szukaj. Sorry, gadałem z Natalią, potem z Ewką, no i zleciało mi. No to twoje gadanie ciągle. Ciągle ktoś za tobą łazi albo z tobą gada. Przestań rozmawiać! Zamknij tę mordę! Jesteś w szkole. Cały czas ktoś tobą pomiata! Jak nie ta dziewczyna, to teraz ten chłopak z brodą. Ale cały czas ktoś do siebie mówi, na przykład woźny cię woła, że wychodzisz na fajkę i to nielegalne. Mówi. Nielegalne to jest. Chcę im pomóc, czasem rzucę jakąś radą. Powiedzmy, że bawię się w takiego, nie wiem, psychologa, coś takiego. Ale co, że tak... Ale... Co ten człowiek zrobił z twarzą? Jakby, o co mu chodziło? Nie wiem, natomiast ja bardziej myślę o jednej rzeczy. Marcin tak bardzo chce, żeby to był taki sekret, żeby powiedzieć... Wszystkim gada. Wszystkim o tym mówi, ale mówi o tym temu chłopu z tego treningu, który jest jakby ostatnią osobą, która chyba powinna o tym wiedzieć. Wiesz, porady... No, stary, już cię widzę jako eksperta do spraw seksualnych wszystkich dookoła. Ciszej. Nie chodzi o sprawy seksualne, no tak generalnie. No, ale no to co tam będziesz robił? Będziesz rzucał filmiki, jak zadowolić panienkę. I ten człowiek jest... powolny. Może oglądając ten odcinek Psycho Couple wymyślili wtedy swój pierwszy content pierwotny. Stary, myślałem raczej o blogu, żeby... Wiesz, żeby pisać bloga. Chłopie, nie wytrzymam zaraz, no. No, zachowujesz się tak, jakbyś naprawdę bardzo mocno się z tego śmiał. I może tego nie śmieszy, tylko ma atak wrostka robaczkowego. On zapomniał, że nie rozmawiałem na Messengerze i jak napisze XDDD, a nie ruszy jakby ustami, to nic się nie dowie. Nie no, proszę cię, jesteś ale... kapitanem drużyny, jesteś piłkarzem, a nie jakimś... Czyli jak ktoś jest piłkarzem, to automatycznie musi być jakby absolutnie wyłączony na jakieś emocje, tak. Uczuciowość, itd. A to jest bardzo podobny case jak w High School Musical, bo tam była drużyna koszykówki akurat. Mm-hmm. I był Troy Bolton i on był w tej drużynie, ale on odkrył, że on też lubi śpiewać i z Gabrielą śpiewać. I to był wstyd. I to był wstyd i shame. No i co z tego, że jestem piłkarzem i kapitanem drużyny? Co, sportowiec nie może mieć uczuć i pomagać innym ludziom? Bez sensu. Ja i tak będę prowadził tego bloga, tylko nikt inny nie może się dowiedzieć. No to fajnie, że wygadałeś już w połowie szkoły. Fajnie, że powiedziałeś takiemu ziomeczkowi, który od razu splunął na to, od razu był like ha! I pewnie teraz powie każdemu, zaczynając od Ewy Karasiewicz. Marcin Kosiński założył blog z poradami sercowymi. Chłopak nie chce się jednak do tego przyznać przed kolegami, bo obawia się, że wszyscy będą go wyśmiewać. Dlatego porad udziela anonimowo. A to nie jest tak, że on idzie z tym tabletem i ktoś po prostu zajrzy przez ramię i będzie już wszystko wiedział? Nie, bo to tak tablet to jest... tym sympatycznym napisane. A ty im, Aleks, nie mów, jak się nie znasz. Panowie, wysokie krycie, przede wszystkim wysoko. Musicie wychodzić do napastników jak najwyżej się da. Nawet krycie na połowie przeciwnika. No widziałeś, co się działo. No widziałem, dlatego myślę, że właśnie ten sposób będzie lepszy. Aleks, oddaj mi to. Oddaj mi to. Aleks, proszę cię, daj mi to. Dobry przyjaciel, dobry powiernik sekretów. Dobrze wybrałeś. Ale to było wiadomo od początku, że to jest śmieć. No wiem, ale... Znaczy nie ten pan w prawdziwym świecie, pan, bo on jest dużo starszy ode mnie, tak zakładam. Ten starszy mężczyzna, który udaje ucznia, po to, żeby się znęcać nad nimi. Wiesz, Jezus Maria! On wykorzystuje to, że ma jakąś tam przewagę, nie wiem... Siły, wieku, nie wiem, doświadczenia... Pieniędzy. Aleks, dawaj mi ten tablet. Proszę cię, daj mi. To co ja myślę, tak? Ciszej, nie przy chłopaka. Proszę cię, oddaj mi go, jesteś moim przyjacielem. Ale to jest ten kącik porad, tak? Proszę cię, ciszej. No, wytłumaczę ci wszystko, ale oddaj mi ten tablet. Dobra, wiesz co, ja idę się przebrać. Stary, no... No nie mogę, Marcin prowadzi jakiegoś bloga z poradami sercowymi. Przecież ja się chyba przekręcę. Na pewno jesteś bliżej tego, żeby się przekręcić niż cała reszta tej szkoły. Marcin stara się wytłumaczyć koledze, który odkrył jego blog, o co w nim chodzi. Czuje, że przyjaciel nie rozumie, dlaczego chce pomagać innym uczniom.
Czekaj, no co to? Wolter? Nazywałeś się Wolter? Poważnie? Nic innego nie przyszło mi do głowy. No dobra, czekaj, czekaj, pokaż co tu piszą. Ona się do mnie nie odzywa, bo pocałowałem jej koleżankę, ale to była tylko chwila, a teraz tak strasznie tęsknię za Basią. Przecież to są porady sercowe ludzi wybitnie głupich, tak? Też jakby, wiesz, trzeba znaleźć swój target, trzeba znaleźć swoją niszę. Wiesz, to jest smutne. Na przykład my celujemy tylko do wybitnie inteligentnych jednostek, powyżej 200 IQ. Tak, dlatego... Jeśli macie poniżej 200 IQ, to idźcie... Nie, nie, nie. Wszyscy na tym kanale i na tym kanale mają powyżej 200 każdy, IQ. Każdy, kto subskrybuje kanał Kamil Sub oraz kanał Frustracja jednocześnie. Nie, ma powyżej 230 IQ. Tak, no ale to trzeba subskrybować i wtedy możecie iść na test tak. I wam wyjdzie, zobaczycie. A jak dacie łapkę w górę, to dodatkowe 5 punktów jeszcze. A tak. Komentarz dodatkowe 10. Serio? Coś takiego ci piszą? Różne rzeczy piszą. O seksie też? Jezus Maria! Chłop jest taki monotematyczny, tak. Relacja to ruchanie. Kobieta, faty. Ry, uchy, ani i e. Chłopie, no to dobre jest. Odzywają się już jakieś laski z naszej szkoły? Nie wiem, no to jest anonimowe, więc ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że ktoś tak. No to grubo, powiem ci, grubo. A czyli to jest wszystko anonimowe, ale jemu się wydaje, że to są laski z tej szkoły, tak. Gdzie on nie reklamuje tego w tej szkole i po prostu tak losowo... Nie, on wierzy w to, że ten blog już jest tak popularny, że każdy minimum raz na tą stronę wszedł. Myślisz, że plot twist będzie taki, że okaże się, że Ewa Karasiewicz też korzysta z tego? Możliwe, albo on będzie może chciał wykorzystać to, żeby wiesz, jakaś dziewczyna tu napisała i on jej wtedy odpowie i ten kolega jakby wiesz, że ich to ładnie złączy. Rozumiem. No, nie ma tak jak hotel takie coś było. Ty ostatnio robisz sobie maratony, więc jesteś na bieżąco. Tak, już obejrzałam jakieś 60 odcinków. Muszę iść do kibla, wróćmy do tego potem. Okej. W sumie dobrze, że Alex już wie o blogu i że się ze mnie nie nabija. Nie nabija się z ciebie? Nie wiem, ale też on powiedział, że musi iść do kibla i tak sobie pomyślałam, może ten cały blog powstał w taki sposób, że nie wiem... Nudził się na kiblu. Tak, że nie miał już miejsca w pamięci, żeby zainstalować, nie wiem, to jakieś 2048, więc stwierdził, dobra, zacznę pisać, jakby odpisywać ludziom, żeby mieć co robić. Przeczytałem już wszystkie etykiety szamponów. Alex wciąż czyta wpisy na blogu Marcina. Jednak w przeciwieństwie do autora bloga, chłopak traktuje porady niezbyt poważnie. I nie przejmuje się problemami nastolatków. Że ona podoba mu się bardziej niż ja. Co mam zrobić, żeby go nie stracić? Daj mi to. Poczekaj. Okej. Muszę z nim poważnie pogadać. No mądrego, to aż dobrze posłuchać, czyli naprawdę. Gdzie potrzebują po prostu najbardziej oczywistych rzeczy usłyszeć na tym blogu, przeczytać na tym blogu. Bo proszę pana, bo mnie tak pęcherz boli i cały czas tak czuję taką presję, cały czas czuję się taka jakaś uciśniona. Idź się wyszczaj, k***wa, dziękuję. Kurde, niech weźmie chłopaka do łóżka, niech pokaże mu, że jest lepsza niż 1000 przyjaciół. Alex, serio? No ale co, nie mam racji. Nie, Alex naprawdę jest, on ma jedną w mózgu taką wajchę i to jest... Seks. Jakby każdy problem można w ten sposób rozwiązać. Rozumiesz, każdy. Bo to jest licealista, hormony buzują. On musi udawać. On dobrze udaje. On musi cosplayować tego licealistę cały czas. Zastanawiam się, że gdyby było jakieś pytanie typu, nie wiem, moja dziewczyna słabo gotuje, nie mogę sobie z tym poradzić, co mam zrobić? No to wyruchaj ją! Pogadaj z nim, zapytaj, czy interesuje się... O Jezu, masz się wyrobić jakąś ofiarę. Dobra, nieważne. Porozmawiaj z nim szczerze. Mówię ci, niech go weźmie do... Co ty tutaj robisz? Cześć, kochanie. To wcale nie było podejrzane. Wcale. Boże, ale to jest w ogóle ta ich relacja, to jest oprawca i biedny. On jest zastraszony strasznie. Mieliśmy się spotkać na tej przerwie. No, bo z Aleksem się zagadałem i no zapomniałem. Zapomniałeś, tak? Przepraszam, naprawdę. Jestem obrażona. Idę z dziewczynami poprawić makijaż, a ty lepiej myśl, jak mi przeprosić. To jest taka normalna rzecz, którą się robi, jak się jest obrażonym, poprawia się makijaż. Tak. Ale w sumie na filmach tak jest. Jak jakaś dziewczyna jest wk***biona na przykład, to idzie do łazienki i czasami poprawia makijaż. To jak jestem wk***biona, to sprzątam. Jest to dobra i zła cecha jednocześnie. Cześć. Nie gniewaj się, no kochanie, proszę. Chodźcie dziewczyny. Ale ona tymi dziewczynami też tak rządzi. Chodźcie tak, dziewczyny. Tak, tak. Mówię, bo to jest taki, wiesz, stereotypowa postać właśnie z jakichś takich amerykańskich seriali i filmów, że jest taka, wiesz, popularna dziewczyna i ona ma taką swoją świtę i ona robi... Dziewczyny, idziemy. I one idą. Myślisz, że tak samo to działa w Nuts World? Myślę, że może tak trochę być. Ej, stary, wiesz co, ja wszystko rozumiem. To jest zarąbista laska i w ogóle, ale dla mnie kompletnie do siebie nie pasujecie, wiesz? Stary, jak to? Jesteśmy razem już 2 tygodnie. Już pierścionek wybieram. To może jakaś poradnia, wiesz, jakieś dofinansowanie z Unii? Dofinansowanie, kurwa, z Unii! Jedna mu mówi, załóż działalność gospodarczą, on mówi dofinansowanie z Unii. On na pewno jest starszy. Tak. On jest takim ziomeczkiem, który ma jednoosobową działalność gospodarczą, jest takim, wiesz, informatykiem 10k, czy 15k, nie wiem jak to się mówi, że wiesz, zarabiałem tyle na miesiąc netto. W każdym razie jesteśmy takim, wiesz, takim ziomeczkiem, po prostu w wolnej chwili udaje licealistę, żeby się poznać coś nad ludźmi. Ale tak się, wiesz, mi się wydaje, że to są takie cechy psychopatyczne, żeby się tak zachowywać.
Ewie Karasiewicz! Nie, to spoko. Chłopak jest cudowny. No skąd wiesz, że to jest facet? Pisze, że jest facetem, poza tym przedstawia się jako Wolter. No ale równie dobrze to może być, nie wiem, pryszczata gimnazjalistka. Albo gej, albo nasza woźna. Chciałabym, żeby to była woźna. Tak, tak. No w sumie co ona ma robić w tej szkole? Ona się nudzi przez większość czasu. Mogłaby dawać takie porady sercowe. Ona często w kiblu jest przecież. To tam się ona fajnie pisze. W piwnicy też tam. Nie wszystko co w necie to ściema. Jest chłopak naprawdę super. Fakt, co mnie fajnie pisze. No. Lubię go czytać. Ja też. Tak, wiesz, 5 lat temu ludzie o kamerzyście na Asku w ten sposób. Jezus, fajny chłopak, Maria. Fajnie pisze. No taki miły, uczynny, dzień dobry mówi. Jest naprawdę cudowny. Chciałabym go poznać. Ciekawy, kto to jest. Naprawdę jest cudowny. Jest boski. Tak, dziewczyny, jest boski. Musimy lecieć. O, jest. Kurde. Ja mam wrażenie, że ten Alex tak już się zamierzał, żeby sobie powiedzieć, że to ja. Zwariowałeś, Alex. Co? Nikt się nie może dowiedzieć, że Wolter to ja. Ty wolę stary, no to słyszałeś laski na tole, co jest tej słony? No, proszę cię, tu się za tobą oglądać. Pamiętasz co było rano, jak ci powiedziałem, że chcę założyć coś takiego? No co było? No co było? Kapitan drużyny, piłkarz i blok z radami, tak? Tak. Co było? O Jezu, będziesz mi wypominał teraz, a ja przecież nie wiedziałem o co chodzi. To teraz już wiesz. Co jeśli w prawdziwym świecie są jakieś takie właśnie blogi o jakimś, nie, już nie mówię o poradach sercowych, ale jakieś takie, wiesz, kompletnie o czymś innym prowadzi na przykład, nie wiem, Lewandowski w wolnej chwili. Ej, to było super. Tak jest, wiesz, Robert Lewandowski siedzi w szatni, jest like, ja też widziałem. Kiszone! Żeby dobrze zakisić. Nie kumam, o co chodzi Marcinowi, on naprawdę mógłby daleko zajechać na tym blogu, a on chce się ukrywać. No dobra, może jest trochę siary w tym całym doradzaniu, ale jakie to ma znaczenie, kiedy tyle lasek na niego leci? No, to jest mega patent, może samym odpalił takiego bloga? No, bo ogólnie w moim związku czuję, że oddalamy się od siebie. Fikumiku. Bo w moim związku mój chłopak mnie zdradza. Tiruriru. W moim związku jest taki problem, że mój chłopak to mami synek i ciągle tylko mama i mama jest. Kopulacja. Ktoś odkryje, że to ja, no. Nie chcę, żeby się ktoś dowiedział. Nie no, jak uważasz, ale moim zdaniem naprawdę nie masz się czego wstydzić. Przecież mówiłam ci, że masz się trzymać z dala od mojego chłopaka. FK, weź się ogarnij, przecież my nic nie robimy. Tak? Drugi raz dzisiaj gadacie i znowu o twoich sprawach? Poza tym ty naprawdę jesteś aż tak beznadziejna, że nie masz z kim innym pogadać? Jak działa ta logika? Jesteś tak beznadziejna, że aż gadasz z moim chłopakiem, który też jest jakiś beznadziejny? Czyli sugerowanie jest, że mój chłopak, kapitan drużyny piłkarskiej, czyli wiesz, taki stereotypowy tutaj czat, że on jest beznadziejny. No właśnie, nie rozumiem troszeczkę. Ale to z drugiej strony może dlatego Ewa Karasiewicz jest taka zazdrosna, bo w jej głowie każda kobieta patrzy na niego lubieżnie, rozumiesz? No, ale bo na pewno tak jest. Ewka, nie zachowuj się tak wrednie. Co, ja jestem wredna, tak? Dzięki. Nie. Nie jesteś wredna, ale się wrednie zachowujesz. No nie, już się jest wredna, tylko... Taka trochę słucz. Wiecie co, może ja was zostawię jednak. Spadaj. Ewa Karasiewicz Queen. Slay Queen. Nie lubię, jak taka jesteś. Jaka? Zazdrosna. Przecież nie daję ci żadnych powodów. Ty cały jesteś jednym wielkim powodem. Wszystkie laski na ciebie lecą. Ale jestem z tobą, tak? Nie zamierzam cię zdradzić, więc może podejdź do naszego związku jakoś dojrzalej. No to nie gadaj z nikim. Jesteś moim twardzielem i moim kapitanem drużyny. Jesteś moim twardzielem! Kamilek, jesteś moim twardzielem! Weź mi odkryć słoik! Jestem twoim kapitanem drużyny? W LOLu! No nie, to jest jakaś mega przesada. Jeszcze pokłócimy się przez tą głupią Natalię. Marcin musi zrozumieć, że jest tylko mój. Nikomu nie pozwolę zakosić takiego super twardziela. Przestań używać takich słów! Wstydu nie masz! Scenarzysta odjechał trochę. Ale ona mogłaby tego nie powiedzieć. Powiedzieć coś innego, mi się wydaje. Jak się wtedy mówiło, to 7 lat temu? Nie wiem. A mówiło się w ogóle wtedy? Nie mówiło się wtedy. Świat generalnie chyba... wtedy nie było mowy. Nie było wtedy chyba świata żadnego, nie istniał. Nie. Blog Marcina ma coraz więcej fanów. Jednak chłopaka wcale to nie cieszy, bo boi się, że gdy wyda się, że to on jest autorem, będzie pośmiewiskiem w szkole. A w ogóle zauważasz takie co? Że przez cały ten jakby czas on jest w tej toksycznej relacji z Ewą Karasiewicz, która jest like, nie możesz z nikim rozmawiać, tak. A on się stresuje tym, że wyjdzie, tak, że on ma tego bloga. Ale wcale nie Ewą Karasiewicz. Wcale nie Ewą Karasiewicz. A tu Ewa Karasiewicz, to wiesz, niebezpieczna osoba jest. Żebym się ujawnił, żebym napisał, że to ja. No to napisz. Nie? No to nie pisz, w czym problem? Jest w tym pewna logika, tak? Jest w tym pewien sens. Kurde, ja to chyba wypieprzę wszystko. Usunę tego bloga, przecież zaraz wyjdzie na jaw, że to jest mój blog. No i? Co no i? Będzie tak jak z tobą na początku. Wszyscy się będą ze mnie polewać. Polewać się ze mnie będą! Ale polewka. Będą się polewać. Nikt tak nie powiedział i słyszałam kiedyś takie słowa typu ale polewka. To było dawno temu. No. To wtedy jeszcze było, kiedy twoi widzowie nie istnieli. Oni jeszcze się nie urodzili. Ale żeby ktoś powiedział polewać się ze mnie, to nie słyszałam nigdy. Nie, no może to wtedy trendowało na jakimś komiksy.pl. Dobra, no może polewałem na początku.
Może polewałem na początku, ale potem to już się nie lałem. Tak nakłany, że ci powiedziałem dość. Tak, to jest kontekst, w którym się urosło polewać. No chcesz to robić czy nie? No chcę. No właśnie, więc olej wszystkich, miej w nosie to, że będą polewać. Przestańcie to mówić! Rób to, co chcesz robić, nie bądź babą. Nie bądź babą. Baby robią tylko to, czego nie chcą robić, dlatego tu jestem. W tym życiu moim, tak tutaj. Tu, na tym krześle. Samasz też, bo nie chcesz. No oczywiście, że nie. W sumie racja. No, a teraz zobaczmy, że będzie coś o seksie. Wiesz, jaki jest chyba problem tego człowieka? Bo on cały czas korzysta z tableta tego Marcina. Mi się wydaje, że on dopiero odkrywa, czym jest internet. Czy, która z... Fuck, ja miałem iść do Ewki. Ej, ale czekaj, jest o seksie. Moja dziewczyna nie chce ze mną współżyć. Nie wiem, gdzie leży problem. No prawdopodobnie obok tej dziewczyny i jesteś nim ty. O Jezu! Emotional damage! Staram się być delikatny i czuły, ale nic z tego. Ale spójrz, zadziałało. Jak tylko powiedział, że jest chyba do seksie. Maciej Black, dobra, jestem Ewę. Chłopak tak zaangażował się w swój blog, że zapomniał, że umówił się ze swoją dziewczyną. Nie wiem, trochę się pokłóciliśmy i pewnie się obraził. O co? No bo znowu gadał z tą durną Natalią. No to powiedziałam, że mi to przeszkadza. No on oczywiście mnie opieprzył, że jestem zazdrosna. No ale wiesz, ona jest trochę niebezpieczna. No niby taka szara myszka, nie ubrana, nie umalowana, jednak ma coś w sobie. Faceci na nią lecą, pomimo tego, że jest zajęta. A ten jej chłop też mówi, że ona jest taka cudowna. No proszę cię. Ale ja nawet nie wiem, czy nadal jest z nim. Bo ja też dzisiaj widziałam z tym twoim Marcinem. Gdzie? Rano, przed szkołą, przyjechali razem. No co ty gadasz? No, a wczoraj ja też ich widziałam. Po lekcjach gadali na pewno z godzinę. Zabiję je. Co, ona tam stała tę godzinę? Liczyła ten czas? Tak, ona już zobaczyła i powiedziała: o, dostanę punkty u Ewy Karasiewicz. O, stop, godzina, dobrze. Przemierza ten korytarz. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Patrz, Ewa Karasiewicz nadchodzi, ty piera się śmieje. Ona jest tak... No i co mi zrobisz? Taka potężna Ewa Karasiewicz. Tak? O, Ewonia, co tym razem? Co tym razem? No. Wiesz co, weź nie udawaj. Wiem, że wczoraj gadałaś z Marcinem w szatni przez ponad godzinę. Dzisiaj przyjechaliście razem do szkoły, a potem przyłapałam was dwa razy, rozumiesz? Dwa razy. Ten chłop, co tam siedzi z tyłu, to pewnie jest jej chłopak i jest taki... W sumie w p***cie to mam. W sumie... Ostatnio nam się układa jakoś za dobrze w związku, to... W sumie to bym zjadł cheeseburgera. A ty co tak siedzisz, jak palant? Jak siedzisz palant? A poniekli tak. Natalia, czy chodzi o tego Kosińskiego? Tak, o niego chodzi, ale proszę cię, ty jej słuchasz w ogóle? Przecież wiesz, jaka ona jest. No nie wiem, jaka jest, no powiedz mi. Cały czas chodzisz tylko i spotykasz się z nim. Ja już nie wiem, co mam sobie myśleć, no. To wygląda, jakby on wszedł w tą kłótnię, tylko pod presją Ewy Karasiewicz. No dobra, no kłócimy się! No widzisz, bo ciągle z nim chodzisz! Widzisz, bo Ewa Karasiewicz jednak jest potężna, no, ona jest... ma spele ukryte, ona tak? Ona jest nafidowana jak szmata. Bardzo. No ja po prostu zaraz zwariuję, ty też masz zamiar odpieprzać takie akcje? No to powiedz, o czym rozmawialiście, proszę. No mów, przecież wiesz doskonale, że to Marcin doradził mi, żebym pozwoliła ci się spotykać z kolegami, tak? O tym właśnie rozmawialiśmy. Co to znaczy pozwoliła ci spotykać się z kolegami? Czemu związki w tej szkole wyglądają tak, że ta kobieta to jest taka absolutna domina za każdym razem i jest taka, że daje ci zezwolenie na wysranie się. No dobrze, rozmawialiście o tym wczoraj, a w takim razie o czym rozmawialiście dzisiaj, bo już naprawdę mam dość tego, że co chwilę szepczecie po kątach. Ja po prostu zaraz oszaleję z wami, naprawdę. Dobrze, powiem wam. Rozmawialiśmy o blogu Voltaire'a. O czym? O tym debilu, który pisze te brednie w internecie o związkach. No. Natsu, wiesz, twój macho niestety może być niepocieszony, jak mu to powiesz. Brednie? To są bardzo mądre rzeczy. I wiesz co? Pisze je twój chłopak. Ale go sprzedała. I co teraz, Ewa Karasiewicz? Co teraz zrobisz z tą wiedzą? Że twój chłopak, twój macho, twój twardziel idzie mu nakopać do ryja! Marcin pisze takie rzeczy? Tak. Natalia, weź proszę, wymyśl coś innego, bo ja tego nie kupuję. Przecież on by nigdy w życiu takich rzeczy nie pisał. Przecież wybrałam sobie specjalnie chłopaka, który nie ma emocji, żeby mogła nim pomiatać do woli. Ale przecież ja nie pozwoliłam mu pisać tego vloga. A jednak, wiesz co, lepiej mu pogratuluj i bądź z niego dumna. Przecież jak chodźmy stąd. Ja myślę, że ten chłopak ma taki pek po prostu, że on przyjmuje komendy od ostatniej osoby, która się wyjdzie. Nieważne, co się nie dzieje, to jak Sim! No nie, no ja chyba śnię. Mój Marcin przesiał ze stwardzielem, ze sportowcem, z facetem ze stali, a nie z jakąś tą, która prowadzi kącik porad sercowych. No nie, no to nie może być prawda. Wow! Nie wiedziałem, że to legalne. Można takie coś! Znaczy, wiesz, ja wiem, że to były inne czasy. Ja wiem, że wtedy ludzie biegali po ulicach z maczugami i tam była dzicz. No kochana, niezły obciach, jesteś dziewczyną kącika porad. Jestem dziewczyną kapitana szkolnej drużyny piłki nożnej, a nie jakiegoś pseudoterapeuty. Dawaj mi to. Co robisz? Piszę. Drogi Voltaire, co zrobić, kiedy okazuje się, że chłopak, z którym chodzę,
okazuje się kimś zupełnie innym. Na co bardzo szybko pisze na tym tablecie. Tak, bardzo, bardzo, no. Bardzo dobry speed. Że wcale nie jest twardzielem, którego udaje. I odpowiedz mi, czy to możliwe, żeby Marcin Kosiński pisał blog o złamanych sercach? Ale przecież mówiłaś, że on nie chciał, żeby ludzie wiedzieli, że to on. No jak tak, na przecież to wszyscy się dowiedzą. Nie, myślałam, że to dostaje on te wiadomości, i on selekcjonuje, odpowiada i wtedy... Nie, to jest pewnie jakieś publiczne forum, wiesz. O Chryste. Ale spójrz, jaki ona ma taki zły uśmiech. Nie jestem twardzielem, za którego go miałam. Nie szarpie mnie za włosy, nie bije mnie. To pieczne. Zniszczę mu życie. W życiu nie pozwolę, żeby mnie palcami wytykali. Przecież ten kącik porad sercowych to największa żenada, jaką w życiu widziałam. Marcin chyba zgłupiał, jeżeli myśli, że po czymś takim z nim będę. Przecież on mnie upokorzył. Wybierz coś. Marcin nie wie, że jego dziewczyna Ewa napisała na blogu, że to on jest jego autorem. Informacja błyskawicznie roznosi się po szkole. Słuchaj tego, to jest dobry kawałek. No, niezły, faktycznie. A jakby tak wrzucać na bloga najlepsze kawałki, które znajdziemy? No to jest dobry pomysł, słuchaj dalej. Marcin, myślę, że powinieneś teraz pójść do radiowęzła. Ale po co? A nie wchodziłeś może na bloga? Nie, teraz nie. Marcin absolutnie nie podejrzewa niczego. Wiesz co, bo ja chyba chlapnęłam coś głupiego. Coś głupiego? No, bo ja powiedziałam Ewce, że to ty jesteś Wolter. Jezu, Marcin, ja wiem, ja cię przepraszam, no ale co ja miałam zrobić? No, mój chłopak zaczął się rzucać, no i... Ale się rzucał, chłop, Boże, jak pyskoś! No bo ten chłopak zaczął się rzucać na komendę Ewy Karasiewicz, ale... on, wiecie, jak on się rzucał? Ej, no bo faktycznie za dużo rozmawiacie. To było jego rzucanie się. A potem i tak przyjął komendę pod tytułem chodź. Kurde, przepraszam cię, Marcin. No ale po co mam tam iść? Tu lepiej chodź, po prostu chodź. Fak, ta twoja Ewka to... Zaczyna się wypowiedział, ale nie można się nie zgodzić. Marcin jest załamany. Wie, że teraz uczniowie nie dadzą mu spokoju i będą z niego kpić. O, jest jo! Jaka dumna przed tym komputerem. Witamy, Wolter. Ewka, co ty robisz? Brawo, stary, widzę, że zacząłeś z siebie robić debila w internecie. To tak jak my! Troszeczkę! Każdy nasz znajomy, który pierwszy raz zobaczył nasz film. A co mam zrobić, jak moja laska woli mojego tatuśka ode mnie? No a co ja mam zrobić z taką, która uważa, że od pocałunku zajdzie w ciążę? No powiedz. Ej, zamknijcie mordy, co? Akurat od pocałunku można zajść w ciążę. Ja o tym wiem, bo to ja pytam o te wszystkie seksualne rzeczy. Wiedzieli, że nasz kapitan to jest wujek, dobra rada? No wiedziałem i co? Źle radzi? Ale wy jesteście głupi, najpierw sami to czytacie, komentujecie i piszecie, jaki to super blog, jakie fajne porady, a teraz co, naśmiewacie się z niego? Marcin, dla mnie to jest paranoja. Słuchaj, stary, robisz pośpiewisko z nas wszystkich, także daj sobie na... W jaki sposób? Właśnie, co jest? Chłopak w kucyku, nie masz z tym nic wspólnego, wyjdź! Wiesz, mi się wydaje, że on coś tam napisał bardzo wstydliwego i się boi, że teraz to może jakoś liknąć. Mam dziewczynę i chciałbym z nią iść do łóżka, ale mam stulejkę i co zrobić w takiej sytuacji? Wiecie co, róbcie co chcecie. Tobie, Ewka, naprawdę dziękuję, wiesz, bardzo ci dziękuję. No sorry, ale nie będziesz ze mnie robić pośmiewiska. Nie musisz z ciebie robić pośmiewiska, bo sama robisz z ciebie idiotkę. O, dobrze! Może warto było tego Aleksa jednak wziąć, ja myślę, że ta jego potęga może się tutaj przydać. Mhm. To jest takie, wiesz, dwa byty teraz stoją na siebie, tak. Ja wiedziałem, że tak będzie, no po prostu wiedziałem. Podobało mi się prowadzenie bloga, a teraz będę miał w szkole piekło. No, kapitan drużyny kącikiem porad, no może faktycznie to nie pasuje. Do tego straciłem Ewkę, no po prostu gorzej być nie może. A to dobrze! Rada Ewki tak, wyjdzie ci na zdrowie, mi się wydaje, wyjdzie na pozytyw. Marcin wciąż prowadzi blog i doradza uczniom w sprawach sercowych. Niektórzy nadal naśmiewają się z niego, ale chłopak nic sobie z tego nie robi. A jak nie lubi mojego spasonego podkoszulka, to dobrze czy źle? Tak, świetny. Bardzo kreatywny, tak. A to nie jest tak, że każda mała powinna uwielbiać taki zapach takiego spoconego samca? Tak wiesz, że to sugeruje, że właśnie zrobił trudną, ciężką robotę, żeby zapewnić jej byt? Nie. Marcin, napisałam wczoraj do ciebie. Sorry, no pewnie się nie podpisałaś i nie bardzo wiem, o co chodzi. Napisałam ci, że podoba mi się pewien chłopak z naszej szkoły. Aha, I see what's happening here. I co, i na dobre mu wyjdzie. No. Jak ja mam mu to powiedzieć, a odpisałeś, że tak po prostu, no wiem. No i zrobiłaś to? No, właśnie to robię. O, cute! A Ewa Karasiewicz dalej we swoim kurwie siedzi. Tak, Ewa Karasiewicz już tam szaneluje negatywną energię. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam. Ja myślę, że to był jeden z tych niewielu odcinków, w których Ewa Karasiewicz jakby, wiesz, ona pokazała to, że jest tą złą postacią. Mm-hmm. Nie ma żadnych cech moralnych, w ogóle nic by jej nie ratowało, nic by jej nie ratowało tutaj. I tak naprawdę wyszła na tym jak Zabłocki na mydle. No i kurwa, dobrze. I bardzo dobrze. Także moi drodzy, dziękuję, że tutaj byliście ze mną. Dziękuję tobie, Juleczka, dziękuję tobie, Pianeczka, dziękuję tobie, Waluś, który gdzieś tam siedzi. Dziękuję tobie, Natsu, że to nagrałaś. Moi drodzy, widzimy się już bardzo niedługo. Dajcie znać, jeśli macie jakiś konkretny odcinek, który chcielibyście zobaczyć. I subskrybujcie kanał. Po prostu.
Konstelacja, bardzo dobry kanał. I subskrybujcie kanał Kaminsus. I jeśli zostaliście tutaj do końca, zostawcie lajka, zostawcie komentarz o treści Natsu Boss Bitch. To łatwe, czekaj, ja coś lepszego wezmę.